Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Ace Combat, Skrzydła Jedności. Wróg zdołał wedrzeć do Equestrii, rusza naprzód, wiedziony snem o triumfie. Bohaterki ruszają na kolejną bitwę, lecz wielkie niebezpieczeństwo czyha wśród chmur. Rozdział 4. Podstęp na niebie. 9 czerwca, godzina 10.20, Canterlot, baza Szwadron Mirage. W ciągu zaledwie paru godzin działania wojenne zdołały rozprzestrzenić się na całą Equestrię. Dla kucyków z obu stron nie było praktycznie chwili wytchnienia, podczas kiedy żołnierze Zjednoczonych Sił robili co mogli, by powstrzymać wrogą ofensywę. Wygnańcy dalej nacierali, znajdując kolejną okazję do wdarcia się głębiej na terytorium Equestrii. Co prawda, w większości regionów i ataki zostały wstępnie powstrzymane, ale kiedy tylko jakaś większa grupa miała kłopoty, wysyłano kolejne, aby ją wspomogły. Dzięki sprawnie działającemu węzłowi komunikacyjnemu i ich własnemu samozaparciu, kucyki ze Zjednoczonych Sił spowolniły nieco tempo inwazji wygnańców. Oni jednak nadal przygotowali się na zadanie potężnego ciosu. Oczywistym było, że ich celem jest Canterlot. Starając się utworzyć jedną, główną linię frontu, wygnańcy bardzo rozciągali swoje linie zaopatrzeniowe. Jeśli zostałyby one niedopilnowane i rozerwane szybkim kontratakiem, to mogłyby stać się przyczyną ich klęski. Dlatego też Aurora zdecydowała się sama zwolnić tempo ataku, żeby to naprawić. Na tę chwilę obie armie znalazły się w dość patowej sytuacji. By zapewnić sobie zwycięstwo, któraś ze stron musiała przeprowadzić zdecydowany, druzgoczący atak. Tymczasem Pegasy Szwadron Mirage, świadomy stałego niebezpieczeństwa, czekał niecierpliwie na kolejne wezwanie. Rainbow Dash dalej nie potrafiła zrozumieć, czemu nie wysłano ich od razu do pomocy na południowej granicy po ocaleniu Filadelfii przed atakiem rakietowym. W ciągu 3 czy 4 godzin byłybyśmy na miejscu. Natychmiast mogłybyśmy wesprzeć obrońców, mówiła głośno, ale nie. Zamiast tego Gail kazał nam wrócić do bazy i czekać na dalsze wiadomości. Ja tego nie łapię. Nie każdy kucyk był gotowy, żeby prosto z marszu znowu ruszyć do walki, odezwała się Lightning Bolt. Wszyscy potrzebowaliśmy chwili odpoczynku, zwłaszcza ty, Rainbow. Rainbow Dash nic nie odpowiedziała, tylko westchnęła głośno. Rzeczywiście, odniosła podczas bitwy lekkie rany i oparzenia, spowodowane głównie przez gorący wyjazd z pocisku manewrującego, lecz już po godzinie czuła się dobrze. Była gotowa kontynuować ewentualną walkę. Mimo to, Gail zdecydował się zawrócić do bazy. Rainbow nie mogła go winić za tę ostrożność. Spójrz na to z jasnej strony, rzekła Lightning. Przynajmniej mamy trochę czasu na przeanalizowanie danych zebranych w czasie bitwy. Znalazłeś już może coś interesującego? Spytała z ciekawości Medley. W zasadzie to tak. Chodźcie tu, dziewczyny. Coś wam pokażę. Pozostałe 6 skrzydlatych klaczy zwróciło twarze w stronę dużego monitora. Derpy i Fluttershy podeszły bliżej. Na ekranie wyświetlały się różne zdjęcia, uchwycone przez zwiadowców w kluczowych momentach bitwy. Na większości z nich znajdowały się wrogie statki lub jednostki powietrzne. Jednakże jedno ujęcie wyróżniało się. Przedstawiało bowiem ogromny okręt powoli zanurzający się pod wodę. Wow, to dopiero olbrzym, pisnęła Klacker. Czy to ten okręt próbował przeprowadzić atak rakietowy na miasto? Bo chyba on jest dość duży, by zmieścić głowicę na pokładzie. I masz rację co do tego, powiedziała Lightning Bolt. Takie ataki to specjalność tej jednostki, w końcu okręt podwodny, klasy C-fakcji. No i co w nim takiego wyjątkowego? Zapytała lekko znudzonym tonem Rainbow Dash. Jak dla mnie to tylko wielka kupa złomu. Sam fakt, że ta kupa złomu, jak ją określiłaś, istnieje, jest wyjątkowe. Żeby obsadzić za nią kompetentną, wyszkoloną załogę, uzbroić ją, ba, żeby w ogóle ją stworzyć, na coś takiego potrzeba lat. Wygnańcy dobrze wykorzystali czas, ale ja zastanawiam się nad inną kwestią. Skoro przeprowadzili inwazję poza granicami Equestrii, na pewno musieli się do niej przygotowywać przez długi czas.
sami nie stworzyliby takiej armii. W tym, co powiedziała Bea Clarke, było trochę prawdy. Wszelkiego rodzaju przygotowania do wojny nie dzieją się z dnia na dzień. Są zwykle poprzedzone długim okresem planowania, szkolenia wojska, zbierania zapasów. Utrzymanie tego wszystkiego w tajemnicy było praktycznie niemożliwe. Aurora i jej żołnierze musieli znaleźć swego rodzaju azyl albo grupę osobników, których zdołali przekonać do swych racji. Ci mogli udzielić im środków do przygotowania inwazji, pozwalając przy tym skrzydlatej klaszy prowadzić swoje niebezpieczne eksperymenty oraz szykowanie żołnierzy do nadchodzących walk. Wygnańcy może i są świetnie zorganizowani, ale prawie na pewno potrzebują jakiejś pomocy z zewnątrz, wywnioskowała Derby. Pytanie brzmi, kto i dlaczego? Kto inny poza Aurorą miałby z nami napięte stosunki? Może zamiast siedzieć i grzeć boki, ruszymy się i zaczniemy poszukiwanie ich bazy na Opatrzeniowej? Powiedziała wojownicza Firefly. Przybyli spoza Equestrii, co nie? Założę się, że na tą chwilę nie spodziewają się kontrataku. Znajdziemy tę ich bazę, po czym przeprowadzimy mały sabotaż. Niestety, choć ona sama rywała się do lotu, przyjaciółki Firefly tylko popatrzyły na nią z niedowierzaniem. Chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, co mówi. Błys, wiesz, że obecnie jest niemożliwe? Zapytała retorycznie Lightning Bolt. Ich baza może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, a świat jest rozległy. Bo dopóki nie ustalimy położenia głównej bazy, możemy tylko czekać na ich kolejny ruch. Te słowa momentalnie zgasiły Firefly, zaczęła chodzić dookoła, podirytowana. Jak było jeszcze Gail każdym czekać? Nie cierpię stać w jednym... Urwała nagle w pół zdania, kiedy jej wzrok na moment padł na monitor komputera. Była za nim kolejna fotografia okrętu podwodnego klasy Silvaxi. Chwila, moment. O co chodzi? Spytała Lightning. Możesz zrobić zbliżenie tego zdjęcia? Zrobiła. Na boku okręty widniał jakiś symbol. Wydawał się bardzo znajomy. Nie wierzę, krzyknęła Firefly. Te typki sobie z nas pogrywają. Cloud Kicker nabrała gwałtownie powietrza. Ten symbol wygląda jak uroczy znaczek księżyczki Celestii. O co tu chodzi? Zastanawiała się Medley. To Firefly popatrzyła na zdjęcie ze wściekłością. To oczywiste. Dla nich to jeszcze jeden sposób na zakpienie sobie w księżniczki bez ryzykowania z nią bezpośredniej konfrontacji. Myślą, że im wszystko ujdzie na sucho. Różowa klacz tupnęła nogą o podłogę ze złości. Zaczynają mnie naprawdę wkurzać. Firefly, uspokój się, dobra? Odzywała się Rainbow Dash. Mi też się to nie podoba. Właściwie jestem pewna, że tak samo zareagują inne kucyki, gdy się o tym dowiedzą, ale napady złego humoru nic tu nie pomogą. Naprawdę, powinnaś trzymać nerwy na wodzy. I kto to mówi? Parsnęła Firefly. Mówiłaś coś? Nic takiego, panie kapitan. Rainbow wyraźnie dosłyszała nutę sarkazmu w ostatnim zdaniu Firefly. Nie miała jednak zamiaru wdawać się z nią w kłótnie. Hej, wygnańcy nam za to zapłacą, masz moje słowo. Na razie powinniśmy jednak czekać na wyzwanie od Gaila. Nie dajmy się ponieść emocjom. Reszta kucyków zgodziła się z nią. Gdyby Dash wypowiedziała te słowa parę lat wcześniej, pewnie bardzo szybko by o nich zapomniała. Na szczęście doświadczenia, które przeżyła, odkąd poznała Twilight i resztę swych przeciwek, nie mówiąc już o poprzednim zbrojnym konflikcie, sprawiły, że niebieska klacz trochę wydoroślała. Widząc, iż problem został zażegnany, Rainbow odwróciła się w stronę Fluttershy, która do tej pory siedziała cichutko, nie biorąc udziału w dyskusjach. A skoro jesteśmy w temacie, Fluttershy, mogę cię o coś zapytać? O co chodzi? Nie patrzyła na Rainbow, jakby bała się spojrzeć jej prosto w oczy. Co się z tobą stało? O co ci chodzi? Wiesz dobrze, o czym mówię. Kiedy straciłeś wtedy panowanie nad sobą, powiedz, co w ciebie wstąpiło? Firefly wraz z pozostałymi lotniczkami wciąż
oczami wyobraźni widziały próbę zniszczenia przez wygnańców okrętów pierwszej floty. A tak pociskiem wybuchowym wyrządziło ogromne szkody, a flota Rzej dosłownie oszalała, rzucając na najbliższego wrogiego Pegaza, kompletnie zaskakując zarówno wygnańców, jak i swoich przyjaciół. Nadal nie znali oni przyczyny tego wybuchu złości, czy to atak doprowadził ją do takiego stanu, obraz zniszczeń, a może chodziło o coś innego? W końcu Fluttershy podniosła wzrok, patrząc się w swoje przyjaciółki. One same patrzyły na nią z niepokojem. Fluttershy przemówiła swoim normalnym, nieśmiałym głosem. Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, co się ze mną stało. Po prostu nie byłam w stanie dłużej panować nad emocjami. To wszystko nie tak. Nie o to walczyłyśmy. Wtedy z gryfami to nie powinno się dziać. Głos zaczął jej się łamać. Rainbow podeszła do niej, pocierając nosem o jej policzek. Hej, już dobrze. Zanim powiesz coś jeszcze, pamiętaj, nie zrobiłaś nic złego. Podjęłaś decyzję, żeby z nimi walczyć i była to słuszna decyzja. Z wygnańcami nie da się po dobroci. Dyplomacy tu na nic. Może są guckami, ale nie zachowują się jak my. Choć zapewnienia Rainbow trochę ją uspokoiły, Fluttershy wciąż nie była do końca przekonana perspektywą walki z tymi kuckami, nawet jeśli robiły one takie okropne rzeczy. Chciała jednak trwać przy swoich postanowieniach. Zapewniła Rainbow oraz resztę lotniczek, że ich nie opuści i pomoże im najlepiej jak będzie umiała. Zaledwie kilka minut później, Gail nareszcie przesłał im wezwanie na kolejną misję. W wiadomości pisał, iż wrogie siły najwyraźniej ruszyły do przodu, kierując się w stronę Ponyville. Zadanie Szwadron Mirage było wspomożenie oczekujących na przedmieściach obrońców, a także powstrzymanie wrogiej ofensywy na możliwie najdłuższy czas. Firefly przez chwilę zastanawiała się, czemu Gale nie skontaktował się z nimi osobiście. Tak jak przed misją we Philadelphia, Lightning Bolt przypomniała jej, że Gale jest odpowiedzialny nie tylko za ich drużynę, ale też za ogół sił powietrznych. Zapewne był teraz zbyt zajęty koordynowaniem działań i przebiegu podczas innej, równie ważnej bitwy. Jednocześnie zaznaczył w przesłanej wiadomości, iż na miejscu inny kucyk pomoże im w sprawowaniu kontroli radarowej na polu walki oraz przepływu komunikacji. Nie chcąc tracić więcej czasu, Rainbow zarządziła szybką zbiórkę na pasie startowym. Tym razem skrzydlate klaczki miały już do dyspozycji kamizelki, które udoskonaliła Rarity, więc nie mieszkały ich założyć. Faktycznie wydawały się wytrzymalsze, a przy tym elastyczne, nie krępowały ich ruchu. Każda miała kolor odpowiadający kolorowi sierści adekwatnej lotniczki, a dodatkowo po bokach znajdowały się dwa emblematy. Jeden po lewej, słońce i księżyc, symbolizował szwadron Mirage, zaś ten po prawej przypominał miniaturę flagi Equestrii, która jednocześnie była symbolem Zjednoczonych Sił. Godzina 11. Przestrzeń powietrzna Ponyville. Mam kontakt wzrokowy z sojuszniczymi jednostkami naziemnymi, zgłosiła Kratzker, gdy 7 lotniczek zbliżało się do punktu zbiornego na trawiastych terenach niedaleko Ponyville. Jak zawsze czwina, skomentowała Rainbow, zniżamy lot. Niektórzy żołnierze dostrzegali nadlatujące Pegazy i przywitali głośnymi okrzykami radości. Zwróciła o to uwagę Applejack, do której Rainbow podleciała niemal od razu. Fajnie, że dotarłyście tu tak szybko, rzekła pomarańczowa klacz, szczerząc zęby do przyjaciółki. Nie zapomniała jeszcze, jak to Rainbow samotnie wyruszyła z misją uratowania ją z gryfy niewoli podczas poprzedniej wojny. Po odzyskaniu sił brała udział w najważniejszych bitwach, prowadząc do boju batalion Apple, którego specjalnością było przełamywanie wrogich szyku błyskawicznymi atakami. Teraz ponownie objęła nad nie dowodzenie, a do swojej dyspozycji miała około 400 żołnierzy. Twilight też jest tutaj, powiedziała Applejack. Jest nią 250 jednorożców. Przemianowała swoją starą jednostkę na batalion Arkana. Oni będą mieć za zadanie utrudniać życie wrogim jednostkom powietrznym i korzystać z magii, by wspierać nasze ataki. Rainbow Dash zauważyła w oddali kilka jednorożców. Najpierw chciała jednak
dowiedzieć się więcej o zamiarach wygnańców. Zdaje się, że robią się zbyt pewni siebie, stwierdziła Applejack. Do tego uparci. Wczoraj wdali się we znaki Trottingham. Walki nadal trwają. Najprawdopodobniej będą próbować przebić sobie drogę do Canterlotu, zajmując najpierw Ponyville. Jeśli im się to uda, stracimy nasze główne źródło zasobów, więc trzeba go będzie bronić za wszelką cenę. Liczę na ciebie i twoją jednostkę, Rainbow. Zrobi się, co się da. Mamy jakieś dane o sile wrogiej armii? Oto się nie martw. Nic jakieś 15 minut temu wysłałam drużynę zwiadowczą, żeby sprawdziła okoliczne tereny. Powinna niebawem wrócić. O, już są. Wskazała na mały, przybliżający się punkcik na horyzoncie. Wyglądało to na średnich rozmiarów wagonik, ciągnięty przez jednego kucyka jadącego na skuterze. Rainbow domyśliła się, kto to, ale ciężko jej było w to wierzyć. Co oni tu robili? Kiedy skuter zatrzymało się przed Applejack i zebranymi kuckami, reszta maluchów na wagoniku zaskoczyła na ziemię. Uformowały przed klaczą szyk, nie dostrzegając szwadron Mirage. Drużyna zdobywców uroczego znaczka melduje się, Applejack, powiedziała głośno skuteru, salutując przy tym. Applejack, Sweetie Belle, Dinky, Pipsqueak i dwa inne źrebaki uczyniły to samo. Dobra, dzieciaki, pocznij. Widzę, że wy naprawdę poważnie potraktowaliście to zdanie, a więc jakie macie informacje? Wrogie siły zbliżają się. Przewidywany czas ich przybycia to... Och, dopiero teraz Skutelu dostrzegła Rainbow Dash, patrząc na nią z zaskoczeniem. Hej, Rainbow, dotarłaś? Super, teraz na pewno wygracie. Zaraz, chwileczkę, zakrzyknęła Fluttershy. Co wy tutaj robicie? Jak to co? Pomagamy, odpowiedział brązowy źrebak z czapeczką na głowie. Derby zwykle cieszyła się na widok Dinky i Pipsqueaka, lecz tym razem patrzyła na nich trochę zagniewanym wzrokiem. Zdajecie sobie sprawę, że narażacie się na niebezpieczeństwo? To nie jest plac zabaw, tylko pole walki. Powinniście być w Ponyville, walkę zostawcie nam. Ale mamusiu, my tylko chcieliśmy pomóc, pisnęła Dinky. Poprzez narażanie się na bez potrzeby? Applejack, co to ma znaczyć? Pomarańczowa klacz westchnęła, spodziewała się takiej reakcji. Zgłosili się na ochotników, wszystkie kucyki są zbyt zajęte przygotowaniem miasta do obrony na wypadek, gdyby wróg okazał się silniejszy. Skutalu i reszta bardzo chciały pomóc, więc prosiły Chilli, by dała im pozwolenie do łączenia do mojej jednostki. Zgodziła się, technicznie sprawuję nad nimi chwilową opiekę, więc nie widzę tu wielkiego problemu. To mnie się wcale nie podoba, powiedziała Derpy. Bez obaw, nie widzieli nas. Te słowa znów wypowiedział brązowy źrebak z szapką. Musiał to być jeden z dwóch nowych członków zdobywców uroczego znaczka, o których wspominała Applejack. Obok niego stał źrebak Pegaza. Miał ciemną grzywkę, szarawe umaszczenie i fioletowe oczy. Rainbow dobrze go zdała. Rumble, i ty też tutaj? Jasne, odrzekł. Nie przejmuj się, Thunder Lane wie o wszystkim. Jego szwadron Sokoła walczy teraz w okolicach Trottingham. Chciałem zostać z nim, ale uznał, że bezpieczniej będzie wysłać mnie do Ponyville. Teraz mogę przynajmniej razem z pozostałymi zdobywcami jeździć po mieście i pomagać mieszkańcom w przygotowaniu do walki. To samo tyczy się naszego zwiatu, wtrącił ponownie brązowy źrebak. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to niebezpieczne, ale bardzo chcemy pomóc. Jesteśmy za mali, żeby utworzyć własną jednostkę wojskową, więc próbujemy zrobić przynajmniej tyle. Applejack zwróciła ku niemu wzrok. Dobra, buton masz. Skoro nie możesz przez ten nabijać, to może ty zdasz raport. Tak jest, jak powiedziała Skutelu, zbliżają się siły wroga, przewidywany czas przybycia w ciągu 10 minut. 10 minut, ta? Mruknęła Applejack. Ilu ich było? Naliczyliśmy 5 dywizji kucyków ziemnych oraz 2 bataliony jednorożców, duże uzbrojone, do tego jeszcze 3 szwadrony Pegazu. Może być ich więcej w drodze, podsumował Button Marsh. Rozumiem, zaraz zrobi się tu nieprzyjemnie. Cóż, dobrze się spisaliście, zdobywcy uroczego znaczka. Teraz wracajcie do Chilli i zostańcie z nią do odwołania. Maluchy zasalutowały i ponownie wskoczyły na wagonik. Skutelu zamierzała już odjechać, kiedy poczuła na sobie wzrok Rainbow Dash.
spojrzała na nią, lekko niepewna. Hej, chyba nie jesteś dla mnie zła. Nie, powiedziała po chwili Rainbow. Właściwie to pochwalam to, co robicie. Trzeba do tego wiele odwagi. Tylko uważajcie na siebie. Jasne? Nie chcę, żeby tobie albo innym zdobywcom coś się stało. O nas się nie martw. Powodzenia dasz. Derpy odprowadziła Marku cyki ponurym wzrokiem. Nie pochwalam tego. Daj spokój. Powinnaś być im wdzięczna, powiedziała Firefly. Dzięki nim znamy liczebność wrogiej armii oraz ich zamiary. Na wojnie zawsze wiele się ryzykuje, także jest. Nie po to walczyłam w poprzedniej wojnie, żeby one teraz... Wystarczy, teraz mamy ważniejsze sprawy na głowie. Pogadamy o tym później, zarządziła Rainbow. Poleciała w stronę Twilight, krótkiej dyskusji odnośnie wzięcia udziału w tej misji przez zdobywców Roczego Znaczka. Twilight wyraziła głównie niepokój, choć rozumiała ich dobre chęci. Fioletowa Kadrze Jednorożca zwołała wszystkich dowódców poszczególnych jednostek, by objaśnić szczegóły. Ona sama miała kontrolować przebieg wydarzeń na polu walki. Wróg będzie próbował przebić sobie drogę do Poinville w trzech głównych punktach. Mówiąc to, Twilight pokazała jedna mapie okolicy, którą miała ze sobą. Gail powiadomił mnie już, że zamierza przysłać dodatkowe wsparcie powietrzne i kilka dywizji sił naziemnych, więc musimy wytrzymać tak długo, jak się da. Zadaniem szwadronu z Pegasów będzie zapewnienie nam wsparcia powietrznego. Masz to załatwione, rzekła Rainbow. Wtedy do grupy podleciały dwa inne szwadrony. Rainbow natychmiast znał ich dowódców. Jeden nosił kamizelkę z symbolem celownika. Dowodził szwadron zmiataczy. Cechował się jasno-niebieskim umaszczeniem, zaś jego znaczkiem rozpoznawczym była dwukolorowa grzywa. Żółtą barwę przecinały dwa pasemka w kolorze czerwonym. Natomiast drugi dowódca miał na kamizelce symbol skrzydlonej lampy. W porównaniu do reszty lotników, był on całkiem wysoki. Quick Chaser, Thunderflicker, fajnie znowu was widzieć, chłopaki, przywitała ich Rainbow Dash. Hej, patrz, kto już się zjawił, powiedział Quick Chaser, lądując tuż przed nosem Rainbow. Słyszeliśmy o twoim wyczynie w Filadelfii, rządzisz, dziewczyno. Ty to wiesz, jak zacząć z gruby rury, co dasz? Dodał Thunderflicker. W drodze do nas jeszcze jeden szwadron, ale na razie dopiero się zbierają w koszarach, więc póki co macie nas. Liczę na was, chłopaki, rzekła Rainbow. Nieco ponad 10 minut później sprawdziły się założenia zdobywców Roczego Znaczka. Medle i Cloudkicker zauważyły pierwsze wrogie jednostki zmierzające w stronę miasta. Bitwa miała się zaraz rozpocząć. No dobra, czas dać im popalić, zakrzyknął Quick Chaser, ruszając naprzód. Widząc w oddali budynki Ponyville, jeden z dowódców armii wygnańców sięgnął do komunikatora, aby złożyć raport. Lady Aurora, dotarliśmy na miejsce. Wygląda na to, że wróg czeka na nas. Umocnili pozycję przed miastem. Spodziewałam się tego, odpowiedziała mu Aurora. Kontynuujcie swoją misję, zajmijcie Ponyville i wyeliminujcie obrońców. Nie zważajcie na trudności, upewnij się, że ich obrona zostanie rozbita. Jak rozkażesz, pani. Dowódca zakończył rozmowę, a następnie wydał swoim żołnierzom rozkaz ataku. Batalion Applejack był na nich przygotowany. Dwie grupy armii starły się w boju. Gdy Rainbow zauważyła wrogi Pegazy lecące na niebie, również poleciała do góry wraz ze swoją drużyną. Zajmiemy się nimi. Im szybciej ich załatwimy, tym mniej problemów nastręczą naszym siłom naziemnym, zasugerowała Firefly. Nie mam nic przeciwko, odrzekła Rainbow. Dobra, dziewczyny, do boju. Pegazy ze szwadronu żniwiarzy obserwowali, jak ich towarzysze biegną przez pola, by po chwili rzucić się na kucki ze Zjednoczonych Sił. Tricksterowi znowu nie podobało się to, że nie miał wpływu na przebieg bitwy. Naprawdę musimy ufać tym amatorom? Nie ma szans, by przejęli miasto. Dajcie spokój, chłopaki. My byśmy załatwili ich sami. Wszyscy to wiedzą. Czyś byś wątpił w Lady Aurorę? Zapytał go Deathwing. Spokojnie, Krażeli Korna szepnęła łagodnie. Nie ma sensu wszczynać kłótni. Mam powód, aby was utrzymać. Wy odegracie decydującą rolę w szturmie na Canterlot. Nasi żołnierze mają głównie osłabić obrońców.
To część mojego planu, zapewniam was. Ponyville będzie nasze przed zmierzchem. Deathwing spojrzał na swoich towarzyszy, wydawał się trochę niepewny. Jaki masz plan, pani? Wkrótce zobaczycie. Muszę odbyć bardzo ważną rozmowę. Proszę, wyjdźcie. Pegasy odwrócili się ku rozsuwanym drzwiom. Aurora jeszcze zapytała Shockwave'a. Jaki jest status zlewu? Prawie ukończony. Skompresowałem dane, które mi przesłałaś pani. Zostały zainstalowane. Teraz potrzebam tylko danych bojowych zebrane podczas dowolnej bitwy, odpowiedział Shockwave. Doskonale. Owe dane zbierzecie podczas podbijania kantrylotu. Możecie odejść. Jak tylko drzwi zamknęły się za czterema Pegazami, Aurora obróciła swój tron dookoła, kierując wzrok na średnich rozmiarów monitor. Po załączeniu go, z głośników dobiegły odgłosy dyszenia i warknięcie. Mam nadzieję, że masz dobry powód, by mi przeszkadzać. Jak długo mamy jeszcze czekać? Był to ten sam mroczny głos, którego właścicielem Aurora rozmawiała tuż przed rozpoczęciem inwazji. Twarz znów skrywały ciemności, a głos wydawał się jeszcze bardziej sfrustrowany. Nie martw się, królu Aigaionie. Mam dla ciebie dobre wieści. Czas oczekiwania dobiegł końca. Ty i twoi żołnierze mogą dołączyć do walki o naszą sprawę. Postać wydała z siebie pomruk zadowolenia. Nareszcie. Jednakże, wasze pełne wsparcie będzie potrzebne później, głównie podczas ataku na Canterlot. Na tę chwilę potrzebuję tylko jednego z twoich generałów. Chcę pokazać księżniczce przestworzy i towarzyszkom, co to znaczy prawdziwy strach. Doprawdy? Mruknął Aigaion. Dobrze więc, jeśli pomoże to twoim żołnierzom w opanowaniu regionu, to mam odpowiedniego osobnika do tego zadania. Aurora uśmiechnęła się pod nosem. Miło mi to słyszeć. Czy zdoła dotrzeć na pole bitwy w ciągu 2-3 godzin? Z łatwością. Będę więc wypatrywać rezultatów, o potężny. Ich rozmowa zakończyła się. Aurora ponownie obróciła swój tron, uważnie obserwując zmaganie jej wojsk z kuckami ze Zjednoczonych Sił. Na razie żadna strona nie uzyskała przewagi, ale ten stan rzeczy nie miał się trzymać na długo. Bataliony kucyków ziemnych z armii wygnańców zdołali całkowicie zaabsorbować swoją uwagę oddziału Applejack. Mimo iż mieli oni jedynie zawszą przewagę liczebną, najeźdźcy nie zdołali przebić się przez linię obrony. Applejack biegała po całym polu bitwy, pomagając swoim żołnierzom i wymierzając bolesne kopniaki każdemu wrogiemu kuckowi, który miał nieszczęście stanąć jej na drodze. Jednocześnie unikała bombardowania z kilku dział umieszczonych na tyłach wrogich oddziałów. Ktoś wezwał Rainbow, by jej drużyna spróbowała wyeliminować to niebezpieczeństwo. Wygnańcy mieli jednak jeszcze jedno ustrojstwo po swojej stronie. Niektórzy żołnierze kontrolowali wieżyczki przeciwlotnicze, prowadzące nieustany ostrzał w kierunku Pegazów. Przy tym poruszając się, nie pozwalało to Miraż na przedarcie się za linię wroga i zniszczenie dział, a także wsparcie sił naziemnych. Twilight Sparkle miała jednak pomysł, jak temu zaradzić. Wysłała naprzód dwie kompanie jednorostów, by te, za pomocą zaklęć tarczy, stworzyły zaporę. Miały przyjąć na siebie wrogi ostrzał, pozwalając szwadronowi zmiatać na błyskawiczny atak na pozycje artyleryjskie. Jeden z lotników zrzucił na działa bombę, niszcząc większość z nich. Ten mały sukces dał kucykom ze Zjednoczonych Sił tak potrzebny przyrost morali. Pomimo strat wśród artylerii, dowódca wygnańców, komandor Klatków, nie zamierzał się poddać, zdecydował się zwalczyć ogień ogniem. Bataliony uderzeniowe 123 i 124 zestrzelcie Pegazy, oczyście niebo, szwadron bombowców, szykować się, dostaniemy się do Ponyville, nieważne jak. Pegazy zrobiły, jak im rozkazano, widząc zbliżający się szwadron Miraż, szykujący się do kolejnego ataku na ich siły naziemne, jednorożce za armii wygnańców zaczęły odstrzeliwać je ofensywnymi czarami. Uwaga z dołu! Wrzasnęła Rainbow Dash. Zapora promieniami ognia, lodu i błyskawic przełamała ich formację, zmuszając klacze do rozproszenia się po niebie. Cloudkicker zauważyła grupę pięciu Pegazów, zbierającą za liniami wroga kilka bomb. Widziała już, co się święci. Tu Miraż 4, wróg szykuje atak bombowy. Że co?
Medley nagle odwróciła się, by zobaczyć, czy to prawda, lecz ten moment nieuwagi mógł okazać się dla niej fatalny. Jeden z wrogich jednorożców zauważył, jak klaczka zatrzymała się w powietrzu, wystrzelił ze swojego rogu lodowatym promieniem w jej stronę. Nim Medley zdołała uniknąć ataku, promień trafił ją w prawe skrzydło. A, dostałam! Smyk! Zakrzyknęła Rainbow Dash. Nic ci nie jest? Nie, nie mogę utrzymać równowagi lotu, rozbiję się. Zielona klaczka zaczęła lecieć ku ziemi, całkowicie będąc na łasce wroga. Na szczęście Rainbow Dash szybko podleciała ku niej, ratując ją przed dobiciem. Ruszyła się tak szybko, że żaden promień energii nie zdołał jej dosięgnąć. Medley mocno trzymała się jej szyi. Jak twoje skrzydło, możesz latać? Medley próbowała nim poruszyć, było zamrożone do szpiku kości, pokręciła głową. Nie przejmuj się, podrzucę cię do Twilight, ona się tym zajmie. Po pozostawieniu klaczki pod opieką Twilight, dwa zaprzyjaźnione jednorożce użyły własnej magii, by rozmrozić skrzydło Medley. Chociaż po minucie znów mogła nim ruszać, czuło się bardzo źle. Przez własną nieuwagę omal nie zapłaciła życiem. Przypomniała sobie, iż podobna sytuacja miała miejsce podczas wojny z gryfami. Udało jej się uratować Rainbow życie, ale Medley sama omal nie zginęła. Nieostrożność była jedną z wielu przyczyn śmierci podczas wojny, a ona dobrze to rozumiała. Nie zamierzała dać się zabić. Kiedy tylko jej skrzydło zostało rozmrożone, Medley ponownie wzbiła się w powietrze i dołączyła do walki u boku swych przyjaciółek. Cloudkicker ponownie powiadomiła wszystkich o zbliżającym się nalocie bombowym. Rainbow Dash i Firefly były zbyt zajęte walką z wrogimi szwadronami, dlatego wezwały Quick Chasera oraz Thunderflickera. Ich eskadry miały powstrzymać atak razem ze swoimi skrzydłowymi. Oba Pegazy obrały kurs w kierunku nadlatujących przeciwników. Zmiatacz 1, my się zajmiemy bombowcami, wy weźmiecie na siebie eskortę, dobra? Zaproponował Thunderflicker. Jasna sprawa, kolego. Pegaz jasno-niebieskim maszczeniem zbliżył się do dwóch wrogich lotników lecących naprzeciw formacji. Każdy z pięciu Pegazów trzymał średnich rozmiarów pocisk bombowy. Chcąc ściągnąć na siebie uwagę eskorty, Quick Chaser zaczął krążyć dookoła, próbując ich sprowokować. Oni jednak zignorowali go. Nie zajmujcie się nim, powiedział jeden z wygnańców. Ochraniajcie bombowce, nie wdawajcie się w niepotrzebne walki. Żaden z was nie dotrze do Ponyville, odkrzyknął Thunderflicker. Wystrzelił do przodu jak z procy w kierunku jednego z bombowców. Na tyle formacji, po otrzymaniu trzech silnych uderzeń, Pegaz bombowiec został strącony z nieba. Bomba spadła na ziemię, nie wyrządzając żadnych szkód, gdyż nosiciel nie zdążył jej zbroić. Dawaj, Lanza 1, pochwalił Okif Chaser. Jeden bombowiec z głowy. Zostały jeszcze cztery. Będziecie musieli odwrócić uwagę eskorty, żebyśmy mogli zająć się pozostałymi. Już lecimy. Quick Chaser wyleciał przed swoją skadrę z zamiarem zaatakowania grupy lotników po jego lewej. Chronili oni dwa spośród bombowców. Na drodze stanął wtedy dowódca wrogiego szwadronu. Lepiej dajcie sobie spokój, poradził ciemnobrązowemu Pegazowi Quick Chaser. Inaczej boleśnie się to dla was skończy. Nigdy, odburknął gniewnie wrogi dowódca, starając się uderzyć młodego lotnika. Zdobędziemy to miasto albo polegniemy w boju. Dla naszej pani jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby jej misja się powiodła, choćby życie oddać. Equestria pod jej rządami doświadczy początku nowej ery. Akurat prawowitymi władczyniami Equestrii są księżniczki Celestia i Luna, a wy nie jesteście tu mile widziani, śmiało odparł Quick Chaser. Po tych słowach wykonał on błyskawiczny manewr, uchylając na bok, unikając ataku przeciwnika. Jednocześnie sam wyprowadził swój cios prosto w grzbiet rywala. Reszta lotników ze szwadronu zmiataczy łatwo uporała się z Pegazami ze skorty. Quick Chaser sam pokonał wrogiego dowódcę, kończąc walkę przed precyzyjnym kopniakiem w twarz. Ciemnobrązowy Pegaz runął w dół.
W tym samym czasie Thunder Flicker strącił kolejny bombowiec. Zdołał on co prawda uzbroić bombę, lecz kucki na ziemi zostały zawczasu poinformowane o spadającym ładunku. Eksplozja nie zadała obrońcom żadnych strat. Cholera! Zaklął jeden z wygnańców, starając się połączyć z głównodowodzącym. Ser, strącili już dwa bombowce, do tego straciliśmy afazję jeden. W tym tempie zostaniemy wybici, potrzebujemy wsparcia. 10 jednorożców do 123 batalionu uderzeniowego zostało wysłanych naprzód, aby odwrócić uwagę szwadronu zmiataczy od ocalałych dwóch bombowców. Zdołali oni zranić jednego z towarzyszy Quicksilvera, wyłączając go z walki i dając tym samym Pegazom trochę czasu. Thunder Flicker zdołał uniknąć strzału magicznych promieni, strącił trzeciego lotnika niosącego bombę. Niestety, dwa ostatnie znajdowały się już niemal poza jego zasięgiem, coraz bardziej zbliżając się do Ponyville. Sojusznicze oddziały jednorożców nie mogły im pomóc. Starali się ułatwić szadronowi miraż przebicie się przez linię wroga, by można było wygnańców odkrążyć. Wyglądało na to, że nic nie zatrzyma tego ataku. Szlak, nie dogonimy ich! Krzyknął Thunder Flicker. Lecz właśnie wtedy na jego radarze pojawiły się cztery sygnały lecące z kierunku kanterlotu. Odczyty wskazywały na jednostki sojusznicze. W radiach innych Pegasów odezwał się głos młodego dorosłego ogiera. Przebywamy z odsieczą, naprzód, szadronie Feniksa, strąćcie bombowce. Super, Sunbird dotarł, zakrzyknął Quick Chaser. Hej, macie coś przeciw, żebyśmy się dołączyli? Ruszajmy razem. Trzy szwadrony, Feniks, Zmiatać, Lęca, ruszyły w pogoń za dwoma bombowcami, ignorując wszelki ostrzał batalionu uderzeniowych jednorożców. Quick Chaser znów wyprzedził pozostałych, zamiarem szybkiego strącenia ostatnich trzech Pegasów do skorty. Dzięki wsparciu swoich dwóch pozostałych kolegów zrealizował swój cel. Pozbawione ochrony bombowce były teraz łatwym celem. Thunder Flicker pokonał jednego lotnika, zadając mu mocny, celny kopiak w kark, prawdopodobnie łamiąc go. W desperacji próbie zbombardowania miasta, ostatni Pegas zbroił bombę, próbując zrzucić ją na Ponyville. Szwadron Phoenixa nie pozwolił mu na to. Sunbird zdołał go oszukać, pojawiając się nagle przed nim. Począł obniżając wysokość lotu i znikając przeciwnikowi z oczu. W następnej chwili strącił go z nieba silnym podbródkowym. Bombowiec wypuścił bombę, którą Sunbird przechwycił i cisnął w jego kierunku. Zapomniałeś czegoś? Ostatnią rzeczą, jaką Pegas wygnaniec zobaczył przed śmiercią, był obraz głowicy swojej własnej bomby, wybuchający tuż przed nim. Eksplozja pochłonęła go na moment, a na ziemię spadły tylko jego osmalone zwłoki. Dzięki temu, że Sunbird i jego szwadron Phoenixa pojawili się w porę, zagrożenie zbombardowania Ponyville minęło. Dowódca wygnańców nie potrafił pojąć, dlaczego nie mógł pokonać swoich wrogów. Mimo przewagi liczebnej, kończyły mu się rezerwy sił. Mógł wezwać jeszcze tylko jeden szwadron Pegasów i jeden batalion jednorożców. Ponownie połączył się z Aurorą. Pani, opór naszych wrogów jest zbyt silny, nie zdołamy ich przebić się. Musimy... Nie udzielę zezwolenia na odwrót twoich sił, komandorze klatków, przerwała mu zimnym głosem Aurora. Nie ma ku temu żadnych podstaw. Wasze wsparcie jest już w drodze. Na razie przegrupujcie się w pobliskim lesie, z dala od których działań. Zaufajcie mi. Kiedy szyki obrońców zostaną rozerwane, zaatakujecie ponownie. Czy to jasne? Tak, pani. Główny dowodzący kłótnik ziemny przesłał rozkaz wycofania się pozostałym jednostkom wygrańców. Niektóre kucyki nadal chciały walczyć, musiały jednak wypełnić polecenie. W czasie starć z wrogimi szwadronami drużyna Rainbow Dash zdołała pokonać jeszcze kilka Pegasów. Ich towarzysze zabrali ich z pola bitwy. Widząc, jak wrogie siły uciekają w kierunku lasu, Applejack w geście triumfu podrzuciła do góry swój kapelusz, skacząc z miejscu. Icha! Dobra robota, kucki. To ich nauczy, żeby z nami nie zadzierać. Twilight była bardziej ostrożna, czytała wcześniej raporty z bitwy o Filadelfię, poczuła niepokój tym szybkim zwrotem. Mogła to być kolejna pułapka wygnańców.
za wcześnie na świętowanie, rzekła klacz jednorożca. Miej myśl na baczności, mogą szykować kolejny atak. Wątpię, odezwała się Lightning Ball. Ich jedyną możliwością na atak, który zadałby nam znaczne straty, jest użycie pocisku kierowanego. Na szczęście dla nas, ten region znajduje się poza zasięgiem infakcji. Twilight nie przekonało jednak to stwierdzenie. Ujrzenie na własne oczy kilku dotąd niewidzianych nowinek technicznych, jak choćby mobilnych wieżyczek przeciwlotniczych, dawało jej słuszne podejrzenia co do dalszych działań wroga. Rainbow Dash starała się ją uspokoić. Jeśli chcesz, możemy przeprowadzić zwiad w okolicy. Dowiemy się, co te typki planują. Co ty na to, Twi? Udzielam wam pozwolenia, Rainbow. Wraz z Applejack zatrzymamy resztę jednostek w obwodzie Ponyville. Tak na wszelki wypadek. Skontaktujcie się ze mną, jak tylko uzyskacie jakieś szczegóły. Przyjęłam. Ruszamy, dziewczyny. Rainbow Dash zebrała swoje przyjaciółki. Cloud Kicker miała siniaka na lewym boku po silnym ciosie, jaki otrzymała od jednego z przeciwników. Zaś Medley wciąż narzekała trochę na swoje prawe skrzydło. Mimo to latała bez większych problemów. Poza tym lotniczki z Mirage nie odniosły poważnych ran. Poleciały naprzód, aby zbadać obszar. Godzina 14. Podczas The Rainbow, Fluttershy, Lightning Bolt, Medley, Derpy latały nad okolicą, wypatrując wrogich oddziałów, Cloud Kicker wraz z Medley ruszyły za śladami zostawionymi przez mobilne wieżyczki do pobliskiego lasu. Poruszały się między drzewami, by nie zostać zauważonymi. Po 10 minutach udało im się odnaleźć mały oddział wygnańców, przegrupowujących się w milczeniu. Reszta ich wojsk zapewne znajdowała się dalej. Obie klaczki poleciały z powrotem do Rainbow Dash, aby złożyć raport sytuacji. Jak tylko wszystko wyjaśniły, niebieska klacz połączyła się z Twilight. Tu Mirage 1 jest dokładnie jak przewidywałyśmy. Wygnańcy ukrywają się w lesie. Założy się, że szykują kolejny atak. Przyjęłam, Mirage 1, odpowiedziała Twilight. Przygotujemy się na ich przybycie. Tymczasem wywracaliście do punktu zbornego i... Co jest? Nagłe urwanie zdania zaskoczyło Rainbow. Coś nie tak? Tu i? Co się dzieje? To dziwne, wskaźnik energii magicznej na moim radarze na chwilę podskoczył do maksymalnej wartości. Firefly rozejrzała się dookoła. Przeszukaliśmy całą okolicę, nie wykryłyśmy żadnych oddziałów magii. Chyba twój radar nadaje się do naprawy. Czekajcie, przerwała jej Medley. Słyszycie to? Cała siódemka na moment zamilkła. W ciszy dał się słyszeć równomierny szust, jakby ktoś trzepotał skrzydłami. Nie należał on jednak do Pegasu, był znacznie głośniejszy. Wskaźnik znowu szaleje, zgłosiła Twilight. O co tu chodzi? Może wygnańcy chcą przesłać więcej żołnierzy? To jedyne sensowne wytłumaczenie. Zaraz, a mogą coś takiego zrobić? Pytała Rainbow Dash. Lightning Bolt ponownie pospieszyła z wyjaśnieniami. Dobrze zorganizowana armia potrzebowała elastyczności, by sprawnie funkcjonować. Dlatego każda większa grupa winna była posiadać chociaż jedną dywizję odpowiedzialną za wszelki transport. Nie zdziwiłabym się, gdyby wygnańcy wykorzystali do tego celu magię jednorożców. Gdyby połączyli swoją magiczną moc, ich czary teleportujące mogłyby przemieszczać oddziały do miejsca przeznaczenia. To ma sens, powiedziała Firefly, chociaż to nie głosu świadczył i nie była do końca przekonana. Radar Twilight znowu wykazał dużą aktywność magiczną. Możesz określić dokładne położenie źródła? Zapytała ją Rainbow. Twilight poczekała na jeszcze jeden sygnał. Gdy go wykryła, powiedziała powoli. To pojedynczy sygnał, jest dość duży, znajduje się dokładnie nad wami. Odgłos machania skrzydeł stał się jeszcze głośniejszy. Medley zauważyła wtedy, że powietrze nad nimi faluje, jakby od gorąca. Rainbow wraz ze swoimi przyjaciółkami podleciała wyżej, by zbadać tę anomalię i co mogło być jej przyczyną. Dziwne to, pierwszy raz widzę coś takiego, odezwała się Firefly, zbliżając się. No nie wiem, mam co do tego złe przeczucia, zwierzyła się Derpy.
Gdy kucyki krążyły dookoła falującego powietrza, cały czas słyszały szust skrzydeł. Cloudkicker ledwo dostrzegła zarys sylwetki. Wydawały się bardzo duże, znacznie większe niż jakiegokolwiek znanego kucyka. Spojrzała na lewo, mając nieprzyjemne wrażenie, że ktoś ją obserwuje. A! Prolek, co jest? Spytała Rainbow, słysząc jej wrzask. Tam coś, jakieś oko na mnie łypnęło i ja się boję. Fioletowa klaczka przylgnęła do Lightning Bolt. Rainbow westchnęła głośno. Nie gadaj głupstw, tam nie ma żadnego oka, nie zachowuj się jak dziecko. Ja nie zmyślam, myślisz, że zwariowałam? Oburzyła się Cloudkicker. Lightning Bolt starała się jakoś złożyć to wszystko w jedną całość. Odgłos machania skrzydłami, ledwo widoczna sylwetka, oko, które Cloudkicker mogła widzieć. I wtedy rozległ się głośny pomruk. Lotniczki z Mirage zaczęły obracać głowy dookoła, próbując znaleźć źródło hałasu. Niczego jednak nie dostrzegły. Jeszcze jeden pomruk. Medley spojrzała na Derpy. Powiedz, że to tobie w brzuchu. Derpy pokręciła głową. Lightning Bolt nagle zachłysnęła się powietrzem. Widziała już, o co tutaj chodzi. To jest... Nie, to niemożliwe. Jak mogliby... O czym ty mówisz, Grom? Zapytała ją Rainbow Dash. Radar Twilight wcale nie wymagał naprawy. Spójrzcie na swoje. Ich radary także wykryły wzrost energii magicznej. Z tego samego punktu wskaźniki pokazywały maksymalne wartości. Nie ma co do tego wątpliwości. Tutaj ktoś jest. Nawet jeśli go nie widzimy, musi używać kamuflażu optycznego. Że co? Wykrzyknął Rainbow. Nie żartuj sobie z nas. Przecież on nawet nie wyszedł jeszcze poza fazę testów. Nikt w tym momencie nie może go wykorzystywać. Przeźroczysta sylwetka nagle drgnęła. Haha, my możemy, małe kucyki, odezwał się głęboki głos. Kto to powiedział? Co tu jest grane? Odpytywała się Rainbow Dash. Rainbow, za tobą, krzyknął Fluttershy. Kamuflaż optyczny został wyłączony, ujawniając to, co skrywał. Wyglądało to tak, jakby postać formowała się z centralnego punktu i powoli przybierała właściwą formę, porzucając niewidzialność. Pegasus Shadron Mirage widziały kolejne ujawniające się części ciała. Najpierw zobaczyły wielki, błyszczący zielony kryształ na pancerzu okalającym klatkę piersiową, następnie szare, łuskowate ciało, dwa ostre szpony, długi ogon zakończony kolcami i wreszcie trójkątny łeb, w którym błyszczała para zielonych oczu. Wielką postać trzymała w powietrzu parę ogromnych skrzydeł. O, piórwa, wydusiła Rainbow Dash. Przed ich oczami ukazał się ktoś, kogo nie spodziewał się ujrzeć. Twór wydał z siebie ogłuszający ryk. Otrząsnął on Pegasus z szoku. W jego miejsce pojawił się strach. A, smok! Wrzasnęła Cloudkicker. Odwrót, wycofać się! Krzyknęła Rainbow Dash. Ha, nie uciekniecie przede mną! Zarczał smok. Poczujcie moją moc! Zaczął gwałtownie machać swoimi skrzydłami. Nim Rainbow i jej przyjaciółki zdążyły odlecieć, smok wywołał potężną falę uderzeniową dookoła siebie. Zdołał trafić każdą odletniczkę, strącając całą siódemkę z nieba. Ich krzyki zaalarmowały Twilight, wciąż monitorującą sytuację. Rainbow? Rainbow, co tam się dzieje? Rainbow, odezwij się, prosiła. Niebieska klacz ze wszystkich sił starała się uniknąć zderzenia z ziemią. Zdołała wyrównać lot, podrywając się w górę. Szybko sięgnęła do komunikatora, kiedy zobaczyła, jak skrzydlata bestia zaczyna zmierzać w stronę Ponyville. Twilight, uważajcie, w waszą stronę kieruje się smog. Co takiego? To żart, prawda? Zapytała zdezorientowana Twilight. Kolejny głośny ryk pokazał jednak, że nie był to żart. Widok wielkiej, uskrzydlonej postaci, tu nad głowami kucyków strząsnął niedogłębnie. Spodziewali się wszystkiego, ale nie tego. Pytali siebie nawzajem, co smog mógłby tutaj robić. On tylko uniosił się w powietrzu, jakby czekając na rozwój sytuacji. Widzieli go także wygnańcy. Jego nagłe pojawienie się, niby znikąd, wywołało wśród nich niemal panikę. Komandor klatków uspokoił swoich żołnierzy, po czym natychmiast powiadomił Aurorę. Pani, w pobliżu Ponyville właśnie pojawił się wielki smog.
zaatakował szadron Miraż i poleciał w kierunku miasta. Co mamy robić? Czekać, brzmiała odpowiedź. Pozwólcie mu działać. Smok jeszcze raz zaryczał, machając skrzydłami coraz mocniej, spikował w dół. Psia krew, on leci prosto na nas, krzyknął Applejack. Na ziemię, rozkazała Twilight. Na co tylko czekał? Przeleciał tuż nad nimi, wtedy ponownie wyzwolił falę uderzeniową ze swoich skrzydeł, rozrzucając kucyki na kilka metrów we wszystkie strony. Część z nich upadła i straciła przytomność. Smok z zadowoleniem obserwował dokonane spustrzenie. Czemu on nas zaatakował? Zastanawiała się Twilight, zupełnie zszokowana. Nieważne, to nasz wróg. Firecracker Barnes, współdowódczyni batalionu Arkana, która odznaczała się w poprzedniej wojnie podczas obrony Canterlotu przed gryfami, nie zamierzała puścić mu tego płazem. Znana była ze swojego temperamentu. Nie stójcie tak, zwróciła się do jednorożców najbliżej jej. Celujcie w Smoka, pozbądźcie się go. Jednorożce zaczęły strzelać w niego magicznymi promieniami, to otrząsnęło Twilight. Nie, nie róbcie tego. A tak nic nie dał. Promienie zostały nadzwyczajnie wchłonięte przez ciało Smoka. Twilight zauważyła na jego klatce piersiowej błyszczący kryształ i pojęła, że nosi on na sobie jakąś zbroję. Stwór tylko obnażył kły, widząc tę żałosną próbę zranienia go. Jednorożce strzelały dalej, a kryształ na jego zbroi coraz bardziej błyszczał. Przestańcie wstrzymać ogień, zarządziła Twilight. Dlaczego, pani komandor? Spytała Firecracker Barnes. Nie ma sensu marnować energii. Łuski smoka są dla niego naturalną ochroną przed ekczarami. Żaden z naszych ataków nie wyrządzi mu większej krzywdy. Poza tym, ta zbroja... Mam wrażenie, że on pochłania wasze czary i staje się silniejszy. Impulsywna klacz pojęła wreszcie swój błąd. Nie wiedziałam. Przepraszam, pani komandor. Teraz nie czas na przeprosiny, wtrąciła się Applejack. Twilight, co robimy? Nie wiem, Applejack. Nie wiem, co on zamierza. Lecz już po chwili smog otworzył szeroką paszczę i zaczął zbierać w niej energię. Teraz fielcowa klacz wiedziała, iż co on zamierza. Musiała działać szybko. On zaraz znowu zaatakuje. Nie wszystkie dorośle zbiorą się przy mnie. Próbujemy go powstrzymać. Wszystkie pozostałe jednostki rozproszyć się. Do Twilight dobiegło jeszcze 20 innych jednorożców. Razem skoncentrowali magiczny moc, by utworzyć na nimi bardzo silną tarczę. Smok nie przejął się tym wcale, kiedy zebrał wystarczającą ilość energii. Wystrzelił ze swojej paszczy wielki, niebieski promień. Zaklęcie tarczy powstrzymało go przed uderzeniem w zebrane kucyki, ale jednorożce utrzymywały je z wielkim trudem. Twilight poczuła, jak nogi się pod nią uginają. Wytrzymajcie, nie możemy mu pozwolić. Strumień energii przebił się przez tarczę, odrzucając jednorożce na boki. Chwilę później trafił w ziemię, wywołując wielką eksplozję. Smok patrzył na to z satysfakcją. Imponujące, powiedział do siebie. Pierwszy raz ty zablokował mój promień. Porażenia nie wystarczyło to jednak, by was ochronić. Zrobiłem, co miałem zrobić. Skierował się teraz w stronę lasu, pozostawiając ze sobą rozbite oddziały obrońców. W tym czasie przyjaciółki Rainbow dochodziły do siebie po upadku. Fluttershy, Clocker i Derpy miały tu i ówdzie siniaki, ale poza tym wyszły bez szanku. Moja głowa, jęknęła Firefly, teraz już wiem, jak czuje się dzwon na wieży. Wtedy zobaczyłem wybuch wywołany przez atak smoka. Bez chwil namysłu poleciały w stronę Ponyville, by zobaczyć, co stało się z Twilight i Applejack oraz resztą oddziałów. Medley zauważyła lecącego ku nim smoka, ale ten wyminął jej i po prostu zignorował. A więc przeżyły, pomyślał. Ciekawe. Kiedy szwadron Mirage dotarł na pole bitwy, został tam wielki krater. Dookoła leżały kucyki ziemne i jednorożce z oddziałów obronnych. Niektóre wstawały w własnych siłach, część prosiła o pomoc innych, ale były też takie, które nie poruszały się wcale. Nie dawały też żadnego znak życia. Szwadron Rainbow Dash znalazł po chwili Twilight i Applejack. Fioletowa klacz jednorożca cała pokryta kurzem, ledwo mogła ustać na nogach. Żyjesz, Twilight? Pytała ją Rainbow. Chyba tak.
przetrwaliśmy, przynajmniej większość z nas, wykrztusiła Twilight, łapiąc oddech. Rozejrzała się dookoła, a widok spustoszenia wywołanego uderzeniem promienia energii bardzo mnie przygnębił. Znaczna część obrońców odniosła mniej lub bardziej poważne rany. Zauważyła też, że po niektórych kucykach ślad zaginął, musiały niefortunnie znaleźć się w epicentrum wybuchu i dosłownie wyparowały. Zużyłam całą energię, żeby utrzymać z nim z innymi te tarcze, a on i tak się przebił, co za straszna siła. Skąd ten smok się tutaj wziął, u licha? Co on tutaj w ogóle robi? Pytała Applejack. Medley wzięła od jednego z kucyków lornetkę i poleciała do góry. Wypatrzyła smoka zatrzymującego się nad lasem, w którym ukryli się wygnańcy. Nie wierzę, ten smok współpracuje z wrogiem, zakrzyknęła. Ta nowina ponownie zszokowała kucyki. Twilight powoli pojmowała, co zaszło. To musi być to, o czym wspominała Aurora. Ten smok to jeden z jej sojuszników. Co my teraz zrobimy? Dociekała Applejack. Jeśli to prawda, wygnańcy mogą zaraz znowu nas zaatakować, wykorzystają to, że jesteśmy osłabieni. Obawiam się, że w tej sytuacji mamy tylko jedno wyjście. W głosie Twilight zabrzmiała nuta ubolewania. Rainbow dobrze wiedziała, co to znaczy. Nie chciała jednak rezygnować z walki. Chcesz, żebyśmy się wycofali? Mamy zostawić Ponyville? Nie mamy wyboru. Rainbow, jeśli tego nie zrobimy, wszyscy możemy zginąć. Nasze oddziały naziemne są w rozsypce. A co, jeśli ten smog wróci? Nie obronimy miasta przed kolejnym natarciem. Rainbow spuściła wzrok. Dobrze to wszystko zrozumiała. Posłuchaj, ciągnęła Twilight. Ty i pozostałe Pegazy polećcie do Ponyville. Pomóżcie ewakuować je najszybciej jak to możliwe. Zrozumiałaś? Rainbow nie odpowiedziała, odwróciła się, a jej wzrok padł na miasto. Zrozumiałaś? Spytała ponownie Twilight. I tym razem nie padła odpowiedź. Rainbow też nienawidziła przegrywać. Tym bardziej bolało ją to, że Twilight miała rację. Gdyby wygnańcy znów uderzyli, do tego przy wsparciu smoka, bitwa byłaby skazana na klęskę. Mirage 1, czy rozumiesz, Rowka? Zakrzyknęła Twilight. W końcu Rainbow odwróciła się do niej. Tak jest, odrzekła bezbarwnym głosem. Jak tylko Rainbow wraz z innymi szwadronami poleciała do miasta, aby pomóc w ewakuacji cywilów, Twilight i Applejack wymieniły spojrzenia, po czym kiwnęły głowami. Applejack pobiegła zebrać pozostałych pod swoją komendą żołnierzy, zaś Twilight użyła komunikatora na wspólne częstotliwości. Uwaga! Do wszystkich jednostek Zjednoczonych Sił Equestrii w obrębie Ponyville mówi Twilight Sparkle, główna dowodząca siłami naziemnymi dowódczyni batalionu Arkana. Nakazuje odwrót. Kierujcie się do kontrlotu, utrzymujcie formację. Nie ulegajcie panice. Powtarzam, wycofujemy się do kontrlotu. Godzina 14.52. Smog wylądował na ziemi przed lasem. Wygnańcy patrzyli na niego ze strachem, bojąc się, czy teraz nie zaatakuje ich. On jednak powiedział do nich: oczyściłem dla was drogę, zaatakujcie teraz. Czemu nam pomogłeś? Spytał Klerków. Odpowiedział mu głos Aurory. Pamiętasz, komandorze, jak wspominałem wam o naszych sojusznikach? Oto jeden z nich. On? Szary smok patrzył na kucyki z umiejętnością, ale potwierdził słowa Aurory kiwnięciem głową. Klatłów wystąpił przed swych żołnierzy. Dziękujemy ci za tą pomoc, smoku. Powiedz, jak cię zwą? Jestem Gleipnir, jeden ze smoczych generałów króla Aigaiona, władcy drakoni. Zawarliśmy pakt z waszą panią i realizujemy jego warunki. Jesteśmy do waszych usług. Oczy klatków rozbłysły. Zaprawdę, potężny to sprzymierzeniec. Teraz Ponyville będzie nasze. Z taką potęgą nic nam nie przeszkodzi. Komandorze, odezwał się jeden z jego żołnierzy. Oddziały Zjednoczonych Sił wycofują się. Możemy ich teraz wykończyć. Nie, powiedziała Aurora. Niech księżniczka Celestia poczuje strach, który już z nią pozostanie. Na razie zajmijcie miasto. To będzie nasza baza wypadowa w regionie. Wygnańcy ruszyli naprzód, Aurora natomiast zwróciła tą uwagę na smoka. Dobrze się spisałeś, Gleipnirze. Powiem więcej, pokaz twojej mocy wywarł na mnie duże wrażenie. Jeśli twoi pobratymcy są równie potężni, wojna nie będzie trwała długo.
Być może kiedyś sama się tym przekonasz, pani, odrzekł Glyndŵr. Kto wie, na razie możesz wracać. Wypełniłeś swoje zadanie. Oczekujcie od nas pierwszej dostawy klejnotów w ciągu kilku godzin. Mój król na pewno będzie zadowolony, mruknął Smog. Po czym używając swych wielkich skrzydeł zbił się w powietrze. Aurora zakończyła połączenie i objęła wzrokiem swoich zaufanych towarzyszy ze szwadronu żniwiarzy, którzy wraz z nią śledzili przebieg bitwy po jej rozmowie z Aigaionem. Widzicie, chłopcy? Obiecałam, że poniewiel będzie nasze przed zmierzchem. Słowa dotrzymałam. Podobało się wam przedstawienie? Przyzwoity rezultat. Nawet jeśli przewidywalny, podsumował swoim monotonnym głosem Shogway. Żartujesz? To był majstersztyk, wykrzyknął Trickster, skacząc w kółko. Mógłbym oglądać tamten wybuch ze 100 razy, a i tak bym się nie znudził. To jest dopiero hardcore. Dlaczego nie skorzystaliśmy ze smoczych łusów wcześniej? To chyba oczywiste, Trickster, odezwał się Deathwing. Musieliśmy wpierw sprawdzić możliwości bojowe naszych wrogów. Czyż nie tak, Lady Aurora? W rzeczy samej, potwierdziła skrzydlata klacz. Przyznaję, że bronił się dzielnie, ale to za mało, by nas powstrzymać. Moja zemsta się dopełni. Chabok siedział z boku, nie zdradzając znak podniecenia. Owszem, pokaz fajerwerków niczego sobie. Mam jednak pytanie, Lady Aurora. Jak udało ci się przekonać smoki do współpracy z nami? Aurora zachichotała pod nosem. To, Chabok, jest moją słodką tajemnicą.